Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Japanese Drift Masters. Moi drodzy, jedziemy sobie do szkoły driftu, włączamy światła, wycieraczki, bo pada śnieg. Jest pora zimowa, jest, zobaczcie, całe zamarznięte jezioro. No i ruszamy sobie do szkoły driftu. Zobaczmy sobie na mapę. Musimy dojechać tutaj. Wypadałoby po drodze gdzieś podriftować, więc może pojedziemy sobie dookoła, naokoło trochę. Tutaj mamy te serpentynki. Coś tam się rozgrzejemy. Pojedziemy w drugą stronę. Dobra, ciśniemy. Są bałwanki, pada śnieg. Może dawaj szybciej te wycieraczki. O! I ruszamy. Jadę sobie oczywiście teraz z Silvią, która wygląda tak. Mamy tutaj bodykit. Jest to mój najmocniejszy samochód w garażu obecnie. Zrobiony na drift, musimy sobie jeszcze zrobić jeden samochód typowo do wyścigów i sobie zrobimy Toyotkę, którą mam też w garażu. O, a ten czemu jedzie środkiem? Kurde, nie dałem kierunkowskazu. Zapomniałem, że mam kierunkowskazy. Zobaczcie, w ogóle tutaj są LED-owe tylne lampy w tym aucie. Fajnie to wygląda. Dobra, dajmy kamerę ze środka. Jedziemy. Tutaj mamy wyścig do zrobienia. Będziemy musieli sobie porobić Toyotkę. Toyotka wolna jest. Ona ma trochę mniej mocy od tego auta. Może byśmy to auto zrobili do wyścigów? Jeszcze zobaczymy, ale jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała szkoła driftu. Pierwszy raz teraz odpaliłem Japanese Drift Masters na kierownicy i i będę musiał trochę potrenować. Nie wiem, jak mi to pójdzie. O, czekaj, bo tu trzeba skręcić. Mam ABS wyłączony, trzeba uważać. O, tutaj sobie pojedziemy. Tam była, tam był salon samochodowy. No ale na razie nie mogę kupić nowego autka, chociaż widzę, że twórcy nam steezowali. Niedługo pojawią się nowe furki, ale już to chyba nie w demie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, jeszcze jedna aktualizacja do dema się szykuje. Teraz jesteśmy w tej takiej aktualizacji zimowo-świątecznej. Są bałwany. Chyba już nie ma choinek, ale są gdzieniegdzie jeszcze takie świąteczne światełka. Okej, moje pierwsze drifty, jesteście gotowi? Coś tam poszło, ale tu mocy tak jakby brakuje w tym aucie. A to już jest maksymalny tuning. No tak po zewnętrznej ciężko jest go puścić. No, ale to też takie dosyć spore zakręty są, nie? Nie takie super ciasne. Zobaczymy, jak będzie wyglądała szkoła driftu. Jestem ciekawy bardzo. Specjalnie sobie zostawiłem to, jak już będzie kierownica moja obsługiwana. No jest. I działa fantastycznie. O, tu jeszcze mamy rondko. Wcześniej żeśmy sobie je robili przy pomocy pada. Teraz spróbujmy przy pomocy kierownicy. Uwaga. Właściwie ja wiem, czy to takie rondko. No tak. No zajebiście jest. Mi się podoba. Rozbiłem się przodem. Okej. No i tutaj mamy szkołę driftu. Ciekawe, co to będzie. Dobra, odpalamy. No i zobaczmy, co trzeba tutaj zrobić. Swobodna jazda? Okej, to umiem. A, czekaj. A, okej. Czas, 0 punktów. Aha, swobodna jazda po tym torze, rozumiem. Ale fajnie. Pierwszy raz na nim jestem. Ciekawe,
czy dostaniemy dodatkowe punkty za skoszenie bałwanów tyłkiem. No, trzeba co chwilę kopać ze sprzęgła. Kurde. Może mamy ich unikać? Nie wiem. Na razie unikam. O, a co to? Rozbiłem się, ale szło dobrze. A my tu chyba, to chyba koniec, tak? Tak, tutaj nie mamy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej lekcji. Możemy tylko pobawić się na torze w swobodnej jeździe, jakby na torze. No dobra, no ciekawy ten tor. Podobał mi się, ale tak trochę za mało. Tak w demie powinni dać jeszcze tą lekcję pierwszą i drugą chociaż. Tak mi się wydaje. No ale, okej. Okay. Więc dodali, widzicie ten śnieg, dodali te rzeczy i dodali możliwość wjechania sobie na lodowisko. To całe jezioro jest zamarznięte teraz. Właściwie ono jest już zamarznięte chyba od połowy grudnia. A jest koniec stycznia. Przynajmniej u mnie. No i chyba dodali też tunel dodatkowy. Albo przynajmniej ja go nie widziałem. Podjedziemy sobie tutaj kawałek dalej. Próbowałem driftować na tej kamerze z tyłu, ale jest głupio. Nie potrafię. Najlepiej się driftuje z kamery ze środka. To cechuje gry. Takie, znaczy, dobre wyczucie samochodu z kamery ze środka to jest cecha gier, które fajnie wspierają kierki. Takie jak Assetto Corsa czy CarX Drift Racing Online. Ej, śmiejcie się z CarX Drift Racing Online, ale tam naprawdę jest fajnie kierka wspierana. I myślę, że tutaj jest nawet trochę lepiej, jeśli porównując do CarX'a, jeśli chodzi o obsługę kierownicy. Jest jeszcze trochę dziwnie, jeśli chodzi o konfigurację samochodu, ale... Nie, ja muszę wrócić do kokpitu, sorry. Nie dam rady tak jeździć. A poza tym kokpit jest świetny, zobacz. Idealnie zsynchronizowana kierka. Czujesz? O, a w sumie nie idealnie. Tu już gościu ma koniec. Tak, on ma chyba 1080 stopni, wydaje mi się. Zobaczcie, teraz jest idealnie synchronizowane. Normalnie do Forzy mam 900, a tu jest 1080. Okej. Okay. Proszę, nawet nie zwróciłem na to uwagi, bo tak wiesz, pierwsze obroty tak mniej więcej się zgadzają, a rozjeżdża się dopiero przy tam drugim obrocie kierownicy, nie? A, to teraz będziemy mieli dobrze, okej. Okay. No i jedziemy na lodowisko. I zauważyłem, że zmienia się tutaj pora dnia. To znaczy teraz mamy takie, tak pochmurno jest. W ogóle jest tak szaro, buro i ponuro w tą zimę. No jak to w zimę? A bardziej podobała mi się ta jesienno-wiosenna pogoda. Wiosenny, jesienny klimat, taki o, jak tutaj był. No ale jest w sumie zima, nie? Więc musi być. O, widzicie teraz na przykład słońce trochę wyszło. I wjeżdżamy sobie tu. I tego miejsca nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby to było. Tutaj kawałek takiego tunelu mamy. Na końcu zakręt. O, i uwaga. O, pff. Nie dało się tak fajnie tej Micra, to jest chyba Nissan Micra, nie? Nie dało się tego Nissanka tak ładnie wziąć. Ech, szkoda, tak chciałem go po zewnętrznej. O, brakuje tu mocy. Tutaj mamy 338 koni mechanicznych w tym aucie? Albo newtonometrów. Już zapomniałem dokładnie, jaka tutaj moc jest w tej Sylwii. Ale kurczę, tutaj brakuje. Jak już wrzucę tą czwórkę na takim długim zakręcie, to jest kiepsko. Okej, chodźmy sobie do... Zaraz podjedziemy sobie na jeziorko, ale chodźmy sobie najpierw do salonu samochodowego. W salonie samochodowym przejrzymy sobie nowe furki. Cyk. I wbijamy. No i wygląda to sobie tak, więc mamy tą Toyotkę. Mamy to. I to waszym zdaniem jest długa maska. Sedanik jakiś.
charakterystyczny kołpak albo felga. Ja bym powiedział, że to jest Nissan 200SX. Tutaj mamy, no chyba jasne, że to jest Toyota Supra 5 albo BMW jakaś. Nie, chyba Supra to będzie. Tutaj mamy MX5 oczywiście. No i tutaj mamy Silvę. I tak to wygląda. Na razie mamy, tylko że no, tych samochodów nie możemy sobie póki co kupić, ale są podane już ich ceny, tak na przyszłość. I wychodzimy sobie, no i jedziemy na jezioro. Znowu światło włączamy. I żeby wjechać na jezioro, to trzeba... O, a co to się ciemno zrobiło? By się światła tak włączyły? Znaczy włączyłem światła, ale no nieważne. Dobra, jedźmy sobie nad jeziorko. Tutaj musimy z tych ciasnych uliczek wyjechać. A tu się da? Nie, nie da się tu w prawo. Aha, tutaj. I skręcamy. Wyjąć ten kierunek. Pojedziemy sobie tutaj. A czekaj, bo jadę pod prąd. No nieważne, no. Pomyliłem się. Jestem z Europy. I żeby wbić na jeziorko, to musimy tutaj, był gdzieś zjazd. Zdaje się, że... O, widzę. I tutaj mamy taki zjazd i sobie zjeżdżamy. Chyba traficie, nie? Demo, każdy z was może sobie pobrać Japanese Drift Masters, także... I jesteśmy na lodowisku. I powiem szczerze, tutaj na tym lodowisku ta Silvia ma bardzo dużo mocy. Dobrze się driftuje, robi się świetnie długie łuki. To jest to. Czekaj, spróbuję tutaj tak. I tutaj zauważyłem jedną fajną rzecz, że mamy karę, jak nie wbijemy dobrze biegu, jak nie użyjemy dobrze sprzęgła. Czyli jak jedziemy sobie do przodu i wrzucę teraz dwójkę, to kara polega na tym, że ta dwójka nam się nie wrzuca. Nie, musimy to sprzęgło sobie docisnąć. Oczywiście mamy tu możliwość sobie... O, tu jest też wjazd. Możliwość mamy też wrzucenia sobie skrzyni sekwencyjnej używania po prostu. I wtedy nie musimy używać sprzęgła, nie? Jak sobie tam gramy na padzie czy coś. O. Sterowało gościa. Mało gazu. Ale jak za mało, to z kolei turbo dziura nas załatwia. Dawaj. O, coś wychodzi. Za mało się obraca kamera, jak jedziemy z małą prędkością. Ona się więcej obraca, jak jedziemy szybciej, jak driftujemy szybciej, o może tak? A ja bym czasami chciał widzieć, co jest, jak jedziemy sobie, o, tak jak teraz wolniej, nie? Co jest w tej, powiedzmy, martwej strefie mojego punktu widzenia. To jest maksymalny kąt kamery, jaki teraz mam. Więc i tak widać sporo, ale czasami tutaj ciężko mi jest złapać tą perspektywę odpowiednią. Mimo to i tak wolę driftować na tej kamerze ze środka, bo jest dużo lepsze wyczucie auta. Dobra, a spróbujmy tym alternatywnym wyjazdem sobie wyjechać tutaj. Czy to na pewno jest ten wyjazd? Czekaj, bo tu brama. O, jestem na asfalcie już. Popatrz, ja nawet nie wiedziałem, że... Czekaj. Pokaż mi tą kamerę zewnętrzną. Nie wiedziałem, że to można zniszczyć. Można wjechać tutaj koło burgerów też. Sobie. Gdzie zniknął... O, właśnie miałem mówić. Gdzie zniknął ruch uliczny, a tu nagle ruch uliczny. Mam taki kremowy kolor mojego auta. Może byśmy pojechali sobie przemalować. Chodźmy sobie tutaj jakiś fajny kolorek, może zielony wybierzemy? Może są jakieś winyle pododawali? Szczerze nie wiem, sprawdźmy to. Wiesz, jakieś naklejki czy coś. Szkoda, że ta... liczyłem, że szkoła ma... szkoła driftu będzie taka ciekawsza trochę, ale... No jest jak jest. Okej, okay. Super red. O! I tu mamy połysk metaliczny i połysk. Okej, okay. Dajmy tym razem metaliczny.
Czerwone felgi i zielony lakier. Co mi to przypomina? Chyba nic. Jedźmy. Ten ręczny, mam wrażenie, też taki jakby za słaby trochę jest. Ja już go ustawiłem na maksa, nie? Tam moc tego ręcznego, ale jeszcze coś tam mi nie pasuje. I tutaj mamy sklep z częściami, a możemy sobie zajechać, zobaczymy, czy coś nowego, ale wątpię. Oni tylko dodali te takie rzeczy tutaj w świecie. No i tak, mechanika. Tutaj niestety właśnie możemy edytować tylko silnik i... Znaczy silnik, no ogólnie wydajność samochodu, tak? Bo to nie tylko silnik. Mamy 360 koni mechanicznych i mamy 396 Nm. 1240 kg wagi. No i da się driftować, jasne, ale to driftowanie jest takie, no, ciężkie. Ciężko jest utrzymać samochód dłużej w drifcie i ta turbodziura też daje ostro, dlatego że trzeba często kopać ze sprzęgła, żeby utrzymać samochód gdzieś tam, albo żeby wejść w drift i utrzymać go. Przydałoby się, żebyśmy mogli tutaj zawieszenie edytować, napęd może. Możemy, mamy możliwość edytowania dyferencjału i obniżyć samochód, utwardzić zawieszenie i tak dalej. To jest spoko, ale no jednak brakuje pozostałych rzeczy. Tu jeszcze możemy bodniki, to chyba wam pokazywałem już, nie? Zobaczmy, czy mogę dać... O! Mogę dać seryjny? A to dziwne. To jednak nie. A teraz nie mogę tego z powrotem zainstalować, tego, który był. A! Mogę seryjny mieć z bodykitem. No to chyba w porządku. Lampy... A! Ja sobie na LEDówki wymieniłem kiedyś. Okej. Okay. LED glow, da. Mamy takie coś. Tu moglibyśmy jeszcze... No właśnie, moglibyśmy, gdybyśmy mogli, a nie możemy wymienić tego. Mamy jeszcze... Opcję z maską też nie możemy wymienić, szkoda. Lampy przednie. O! Okej. Okay. No to jeszcze możemy sobie dodać. Będziemy mieli taką groźną Sylwię. Groźniejszą. Dobra. No i tyle, jeśli chodzi o tuning. Naprawdę niewiele, ale jest to wersja demonstracyjna, więc chyba na tyle nam wystarczy, nie? Ja bym tak chciał, żeby to było niewiele więcej tych koni, tak z 580 koni mechanicznych naprawdę by porobiło na tych zakrętach robotę, a w tym wypadku no brakuje mi tej mocy, no, zdecydowanie. Zresztą sami widzieliście, gdzieś tam dojeżdżałem do zakrętów, no i był problem. W następnym odcinku sobie zrobimy samochód typowo pod wyścigi. Będziemy robić tą Toyotkę taką malutką, no i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A tymczasem wjeżdżam sobie do garażu i żegnam się z wami o zięble. Trzymajcie się, na razie. Cześć.